Witam wszystkich serdecznie. W związku z wydarzeniami u Paragon DIY biorę się za kontrolę mojego drugiego, najstarszego regulatora, bo to jest dwójka. Mam nadzieję, że ostrość jest odpowiednia. A to jest moja jedynka. Kupiona nówka, a ten jest kupiony, używany i miał zabudowany czujnik termiczny na... Teraz tak patrzę, 40 stopni. Spróbuję zdjęcie później wrzucić. I miał wentylatory. Jak dużo obciążenie szło, to się załączały wentylatory i schładzały go, bo zwykłe pasywne, no, nie lubię, jak się coś grzeje. Elektronika nie lubi ciepła. Dobra, tyle ze wstępu. Mamy noc już, nie mamy PV. Mamy 0,2 V na fotowoltaice i trzeba go rozpiąć. Już wstępnie tutaj kiedyś zacząłem robić porządki w tej skrzynce, więc wiem, gdzie to mam i mam je to opisane jako L2. Nie wiem, czy będzie widać. L2. Jest podłączone do panelu eksperymentalnego 2. Rozłączamy układ. I teraz nie powinno być nic na wejściu i faktycznie mamy 0. Coś błądzi jeszcze, ale ok. I teraz to są przewody jeszcze robione całkiem dawno. To są samochodowe kable, co były do akumulatorów i one są tak też wykonane. To jest wszystko lutowane. To też są przewody stare z samochodów. I teraz musimy rozłączyć, bo tu mamy 4 razy 10 amper. I to patrzę, że mam te najgorsze chińskie i teraz wyłączamy ostatni. I powinniśmy mieć o spadek dup z gaz. Dobra. Czyli teoretycznie tutaj mamy stronę PV rozdzieloną, strefę DC rozdzieloną. Jedynie ten kabel będę musiał sobie później zabezpieczyć. Ten. Z racji, że minus jest nie rozłączny. Widzicie, tutaj jest tak samo z samochodu. Tu było to razem lutowane. I tutaj to jest. Bierzemy sobie śrubokrętasa. Odłączymy sobie PV. I to jeszcze jest wada, że nie poprawiłem tego, bo to całe idzie do likwidacji za jakiś czas, więc na razie jeszcze to zostawiłem tak, jak to jest. Troszkę kamerę poprawię, żeby było widać, a to już poprawiałem, bo to już jest na gotowo, jedynie trochę za bardzo ugryzłem. Ugryzłem troszeczkę za mocno tulejkę. Energia mnie rozpierała widocznie. Czyli tak, tutaj mamy minus plus rozłączony. Rozłączymy sobie najpierw plus. O, jak widzicie, nie ma kabli czerwonych, czarnych, tylko są wszystkie samochodówki. I to jest taki przewód, co chyba był wysokojakościowy przewód głośnikowy, ale się u mnie nadaje do PV. Czyli plus mamy rozłączony. Zaraz sobie go tutaj odstawimy. A minus za chwilkę, tylko se skoczę po taśmę klejącą. A więc mamy taśmę klejącą, mam śrubokręt i lecę z tematem. Mocno to nie trzyma, bo właśnie to jest źle wykonane. To są stare chyba przewody i cyna za bardzo tego nie lubiła. Ale ile mi się udało, tyle zacynowałem i już to tam swoje lata działa. Poprawię was. Teraz trzeba będzie to wszystko poprawiać. Tylko, że to nie będzie poprawiane, bo tu na to mam jakiś inny pomysł. Ale to
W swoim wszystko czasie. Dajmy temu żyć jeszcze. I weźmiemy cię jeszcze z racji, że tutaj mamy to fajne rozpinane. To ciebie tutaj też wciągniemy, żeby nie latało sobie to byle jak. Damy sobie tak. Tak. Tak, zabezpieczone. Jest, odstaje od wszystkiego. Teraz sobie ściągniemy to. Jak zawsze wszystko na ciepły klej. I bezpiecznik termiczny. Mam raczej zabezpieczenie bimetaliczne na 5 A 40 stopni z obudową nieprzewodzącą prąd. Bo to jeszcze by było potrzebne, żeby gdzieś coś między obwodami poszło. Mniejszy śrubokręt. Nie pamiętam, kiedy to ostatnio było ściągane, ale chyba jak dokładałem blachy pod regulatory, a to było bardzo dawno temu. Możliwe, że jest tak z 5 lat temu. A tu jeszcze są ślady po starej paście, jak to kiedyś przekładałem. Więc teraz tak. Muszę sobie przypomnieć, jak to się demontowało. Bo to troszeczkę lat minęło. Jakby nie było. To może ten regulator może mieć nawet 10 lat. Nie wiem, kiedy był wyprodukowany, ale się prawdopodobnie dowiemy. Może z tyłu gdzieś na obudowie jest napisane. Wrzucę zdjęcie, bo nie chcę za bardzo złapać. 12, 2012, mamy 13, 23, czyli by miał 11 lat. Nie wiem, jak odczytać ten kod, ale zobaczymy. Biorę do domu i będziemy robić jutro ekspertyzę, co z nim jest nie tak, albo jest ok. Zanim zacznę jakikolwiek serwis, wezmę pacjenta na wagę. Troszkę sobie go tutaj obiłem, jak go obracałem, ale daję radę. Okej, damy tak, żeby było ładnie widać. Aha. No tak, samo się nie włączy. Pyk. I mamy wagę i mamy w lustrze odbitą tabliczkę znamionową, więc wiemy, z czym mamy do czynienia. 2,5 kilo prądu. Szczerze myślałem, że wytrzymię do jutra, żeby to rozebrać, ale niestety ciekawość mnie gryzie, więc wkrętara przerobiona na kabelek. I lecimy z tematem, bo jestem naprawdę ostro ciekawy, co tam siedzi w środku i jak to jest wykonane. Tyle lat wytrzymałem. Ale teraz, jak to się mówi, jest sposobność. Jak widać po syfie, no nie było to ruszane. W sumie bym tego nie ruszał, jakbym nie musiał. Ale zaraz się dowiemy, co tam siedzi w środku. Więc ostatnia śrubka, jeszcze jakby chciała. Co, wszystko mamy ściągnięte. I co? Otwieramy. Chwila prawdy. Czy to wyjdzie? Szczela. Plastik. Pierwszy raz otwierane. I co tu mamy w środku? Jest grubo. Jest tego dużo. I to jest cewka w radiatorze, o czym ja mówiłem. I tam w środku widać grube kable. I jest konkret. Czyli to będzie cewa
w dupnym radiatorze pasywnym bez chłodzenia aktywnego. Teraz sztuka będzie w tym, żeby się do tego całego dobrać. No i też są bezpieczniki 3 razy 30. To tak grubo założyli.